Na Litwie dzieją się w tej chwili rzeczy niepokojące. Nowe rozwiązania w sferze oświaty uderzają w prawa polskiego języka. To jest rzecz o charakterze zupełnie zasadniczym dla Polski. W Polsce prawa mniejszości litewskiej są przestrzegane i oczekujemy także tego od innych. Mój świętej pamięci brat prowadził intensywną politykę kontaktów, częstych kontaktów z Litwą. Jednym z celów, bardzo istotnych celów tej polityki, polityki zacieśniania kontaktów, bliskiej współpracy, było właśnie chronienie interesów polskiej mniejszości. Bardzo ważna jest partnerska, podkreślam to słowo, partnerska współpraca z Litwą i że to jest jedyna droga do tego, żeby te problemy, które rzeczywiście istnieją i z którymi ja się też borykałem, kiedy byłem premierem, z którym się borykał mój świętej pamięci brat, zostały w końcu rozwiązane. Oczywiście odpowiednie regulacje europejskie z konwencją kopenhaską na czele muszą być przestrzegane. My z tego z całą pewnością nie zrezygnujemy, ale w tych konkretnych, historycznych, kulturowych warunkach, które określają relacje polsko-litewskie, one mogą być rozwiązane właśnie w ramach takiej współpracy. Panie i panowie, pan premier Jarosław Kaczyński. Jeśli próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób doprowadzić do tego, co jest naszym celem, to znaczy do wyrównania poziomu rozwoju poszczególnych części Polski, to musimy podjąć się kilku bardzo istotnych i koniecznych z tego punktu widzenia przedsięwzięć. Poszczególne regiony wschodniej części Polski muszą mieć odpowiednio rozwinięte i odpowiednio skonstruowane sieci komunikacyjne. Przy czym oczywiście tutaj przede wszystkim chodzi o sieci transportu drogowego, ale także o sieci kolejowe. Do tego dodać trzeba także inne sieci, sieci telekomunikacyjne. My mamy taki program, który prowokacyjnie, można powiedzieć, dumnie się nazywa Każda Gmina to Krzemowa Dolina. I ten program jest elementem tego planu rozwijania wszystkich regionów Polski, ale właśnie w szczególności tych, które wymagają tego dodatkowego wsparcia, żeby pójść do przodu. Założeniem naszego programu gospodarczego, tego już odnoszącego się do całego kraju, jest to, że największym naszym zasobem, tym, co rzeczywiście w ciągu tych 22 lat zdołaliśmy bardzo poważnie zwiększyć i teraz tylko trzeba umieć to wykorzystać, jest zasób kulturowy. Chcę, by polska polityka była zdrowa. I to hasło, zdrowa polityka, jest hasłem mojej kampanii wyborczej, jest hasłem mojego programu wyborczego. Chcę, by dzięki mojej pracy w Senacie społeczeństwo polskie zobaczyło polityka, który jest po to, by służyć ludziom, by po prostu służyć państwu, służyć narodowi. Chcę, by można było przywrócić pierwotne znaczenie słowa polityka. Dzięki niezwykłemu, tragicznemu, strasznemu, a jednocześnie bardzo znaczącemu w naszej historii wydarzeniu tragedii smoleńskiej. Wiele osób, które przedtem, tak jak w wypadku pani doktor, koncentrowało się na pracy zawodowej, zresztą ze znakomitymi wynikami, na życiu rodzinnym, postanowiło podjąć także działalność społeczną. Dzisiaj mamy czas trudny. Czas, w którym trzeba zabiegać o sprawy podstawowe, takie, które wydawałoby się po 22 latach niepodległości i demokracji powinny być już dawno rozwiązane, dawno załatwione. Dlatego chciałem wyrazić swoją wielkość, radość z tego, że pani doktor
zdecydowała się na podjęcie tego wyzwania. Proszę Państwa, system podatkowy, który w tej chwili jest obowiązuje w Polsce, niewątpliwie wymaga głębokich zmian. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało rozwiązania podatkowe, nowych ustaw, zarówno dotyczące podatku od towaru i usług, VAT-u, i podatku dochodowego. Chcemy dzisiaj o tym Państwu powiedzieć, zaprezentować. To są zmiany przełomowe. Mamy do czynienia z sytuacją, w której podatki nakładane są arbitralnie. Jeżeli chodzi o decyzje indywidualne, w szczególności tam, gdzie dochodzi do jakiegoś sporu, tam mamy arbitralizm, przy czym towarzyszą mu też różnego rodzaju furtki, różnego rodzaju w istocie przywileje. I ten stan chcemy po prostu zmienić. Przy czym to określenie chcemy nie odnosi się do intencji, nie odnosi się do jakichś ogólnych założeń, odnosi się do konkretnych planów ustaw. Chcemy też stworzyć taki system podatkowy, który będzie znosił represyjny charakter obecnego systemu, arbitralny charakter obecnego systemu, antyrozwojowy charakter obecnego systemu. Będziemy mieli, jeśli te ustawy wejdą w życie, to zależy dzisiaj od społeczeństwa, od jego decyzji, decyzji wyborczych, ale jeżeli wejdą w życie, będziemy mieli system prostszy i z punktu widzenia każdego, nawet najbardziej skromnego podatnika, z tego powodu wygodniejszy, łatwiejszy. Będziemy mieli system proinwestycyjny, będziemy mieli system, który nie będzie prześladował, można tutaj użyć tego określenia, pracy. Będziemy mieli system nieporównanie mniej arbitralny.